Siemano. Dzisiaj Focus MK2 po lifcie 2008. Będziemy próbowali zdemontować podsufitkę. Nie wiem, czy tu dom podsufitkę. Jak już widzicie, ustaw się tutaj. O. Zamontowałem uchwyt na okularki. Teraz będzie demontaż tutaj tej łapki. Jeśli chodzi o demontaż, dosyć prosty. Ja dałem tę śrubokę. Dobra, ciężko jedną ręką operować. Jest tu. Otwieramy tutaj te zaczepy. Tak. I tam pod spodem mamy śrubki. I te śrubki wystarczy odkręcić jedną, drugą. Z tyłu tak samo. Tutaj jeśli chodzi, no tak samo. Kurde, co jest? Dwie śrubki na tych słoneczkach, słonecznikach. Jak to się tam... Jak to chcecie mówić, że inaczej ustawię kamerkę. O, teraz będzie chyba lepiej. Czy też nie? Dobra. I tutaj też mamy zaślepkę. Tą zaślepkę trzeba otworzyć i pod spodem też jest śrubka. Kolejną rzeczą rozebranie jest lampeczki. Już wam pokazuję. Tu jest taka blaszka, ten zatrzask. On jak jest wciśnięty, wystarczy tutaj wsadzić jakiś mały śrubokręt albo kawałek plastiku i o, już tutaj wtedy nam wyskoczy. Jedną ręką to jest. Nie, no to musiał jakiś statywik czy coś takiego. No ale dobra, ale tutaj wiadomo o co chodzi. Jest po prostu ta blaszka i trzeba zaraz to szarpnąć w dół. No tutaj macie jeszcze takie te ząbki. No pokaż się tutaj. O, tutaj te ząbki. Czyli trzyma się na tamtym i na dwóch ząbkach. Kolejna rzecz, plastik, jedna śrubka, już druga wykręcona i tam będzie jeszcze kabelek do głośniczka, tutaj będzie schowany. I tutaj są zatrzaski. Spadło nam, coś nam tu spadło, ale zobaczymy, pewnie jakaś blaszka mała. Tam z góry czy coś. O nie, to nam się złamało. No, czyli trzeba uważać. Dobra, odepniemy sobie ten głośniczek tutaj, ten kabelek. Z przodu, z tyłu tak samo. Jest jeden zaczep i normalnie wszystko ładnie schodzi. Tutaj tego plastiku bym na razie nie wyciągał, on jest taki. Też jest tutaj jakaś blokada, że to schodzi. O, a może ściągniemy? Nie było problemu. Wow, Ford. Konserwacja jakaś, ale zajebiście zrobiłeś. No, no, no. Kolejną rzeczą są takie zaślepki. Są dokładnie. Tutaj zaślepka, to jest druga. Jak widać, w środku są krzyżaki. Będzie trzeba to odkręcić i wtedy można. No, hop. I wtedy można będzie to leciutko pociągnąć. Oczywiście najpierw trzeba będzie podważyć te uszczelki i wtedy to ładnie zejdzie. Od razu wam mówię,
Tutaj będą lekkie uszkodzenia od podważania. Nie wiem, może jakiś patent na co znajdziecie. Ja nie znalazłem i trochę niefajnie to wyszło. Ale jak się pomaluje, to chyba nie będzie tego widać. Czas na Torxa 50. I musimy odkręcić pasy bezpieczeństwa. Jedne i drugie. Po odkręceniu wyciągniemy je przez tą szczelinę. Następnie to normalnie wyjdzie i mamy plastik odczepiony. Cyk. No, wiesz. Plastik ściągnięty. Pas na czas demontażu tego wszystkiego. Zależy, czy tam będziecie jeździć, czy nie. Oczywiście sobie przykręćmy, no bo to jest ważna rzecz. I dobrze to dokręćmy. Naprawdę. Plastik ładnie zszedł. Tutaj jest tak samo zaślepka. Śrubki. I zaraz od tyłu to się wyciągnie. Starczy będzie wyszarpać z tamtej strony koło uszczelki. I teraz tak. Dla tych, którzy tylko wyciągają pod sufitkę, to tutaj te dwa zatrzaski wyszarpać. I tutaj z boku jeden, dwa. I będzie można ją ściągnąć. Ale tak jak ja, będę jeszcze chyba malował ten plastik, bo to wszystko będzie w czerń szło. No to tu będzie problem, bo jeden z zatrzasków jest tam, o. Teraz go wyostrzymy, o. Jedna śruba, druga śruba, to jest akurat torksik, że wam mówię, 25. Po tej stronie od razu też sobie odkręcimy, bo tu będzie to samo, co nie, na tym słupku. Wtedy jego wyrwiemy, ten słupek do siebie i to spokojnie zejdzie. Najtrudniejsze za nami. Tutaj, bo najgorsza rzecz do rozebrania, silne zaciski, zatrzaski. No ale dobra, mamy, to też jest szczęście nie powyłamywane. W bagażniku syf jak zawsze. Dobra, sobie na czas tutaj tej naprawy, tej modyfikacji sobie to poprzyczepiam. I co, zaczęliśmy od najgorszego. Boże, jakie to światło jest kiepskie. Od najgorszego zaczęliśmy. Ale już ładnie wszystko jest poodpinane. I zostały nam tylko te słoneczka. Słoneczniki, słoneczka. Jak to chce. A jak mówiłem, tutaj pod tą zaślepką jest śrubka. No i tu oczywiście mamy dwie śrubki. I z drugiej strony tak samo. Nic, do roboty. Całkowicie zapomniałem o bocznym słupku. Ale już wam pokazuję. Uszczelka na bok. Ona łatwo schodzi. I tu są takie kijowe zatrzaski. Kołki wręcz. Strasznie, strasznie ciężko jest to wyrwać. Od razu wam mówię. Delikatnie, delikatnie. Pokaż się tutaj. Takie kołeczki. By tego nie złamać, później będzie skrzypiało i będzie lipa. I tak tutaj jakąś piankę tam czy coś takiego, żeby to było później nawet po roku czy po dwóch latach, żeby to nic nie skrzypiało. No, chyba będzie padało, już tak jest ciemno, że aż ciężko się tu nagrywa. I jeszcze te lampeczki małe. Tu jest taki mały zatrzask. One schodzą łatwo. Myślę, że wymienialiście tutaj już. O, już pod sufitka ładnie nam chodzi, ona jeszcze się trzyma na tym słupku, który zaraz wytacham. I jak chcecie, możecie tutaj tą uszczelkę odchylić, a możecie otworzyć drzwi po prostu i tą uszczelkę zsunąć i będzie tak najłatwiej. O,
wtedy wszystko ładnie nam zejdzie. Tutaj jeszcze są kołeczki takie. Takie oto kołeczki jeszcze. Są tutaj dwa i niespodzianka od Forda. Inaczej by się nie obyło. Tu jest oczywiście przewód tylnych spryskiwaczy i wiązka kabli. I ten przewód jest przyklejony do podsofitki. Od razu będziecie to widzieć. Trzeba go odkleić. Fajnie. Jest. To jest ten przewód. Super. Wszystkie kable i przewody są przyklejone klejem na gorąco. Tam są poduchy. Trzeba na to uważać. No, tak się cieszyłem, że wygłuszenie dali, ale kurwa wygłuszenie. Trzeba będzie coś przykleić chyba tutaj. Dobra, trzeba to wszystko poodklejać. Tu są jeszcze jakieś dodatkowe kostki. Mnie to ciekawi w ogóle, co to są za kostki dodatkowe. Gdybyście wiedzieli, to dajcie znać, bo może coś by tu można było przyczepić jeszcze. Kurde, fajnie by było. No, tu jaka długa jest. A to jest chyba od czujnika deszczu, mi się wydaje, i czegoś takiego. Dobra, żeby nam się tam kabelek nie urwał od przewód, znaczy się od spryskiwacza tylnego. Idziemy. Żeby wyciągnąć pod sufitkę, musicie te boki po prostu wypieprzyć na bok, inaczej to nie zejdzie. Masakra jest. Już nie wiem, jakby to w trzydrzwiowym było, no ale dobra. Teraz już po prostej. Do siebie i do widzenia. Pięknie w podkładzie już jest. Dałem podkład dlatego, że po prostu często się tu stosuje plaki i inne takie do czyszczenia plastików. Także lepiej dać ten podkładzik. Pierwsza tura już jest. Nie będę pokazywał, jak to malowałem, bo chyba każdy w życiu kiedyś malował. Czarny mat jest. Jest. Dobra, następna tura. Czy zostały te elementy? Ten tu wiszący i taka najgorsza drobnica. Pamiętajcie, żeby to przeszlifować lekko i odtłuścić, bo nie wiem, czy wcześniej mówiłem, ale wiadomo, zawsze to się plakuje albo czyści jakąś chemią do plastików, i żeby nie było lipy przy malowaniu. Słuchajcie, zaprószyłem to zwykłym sprayem czarnym. Jestem zaskoczony, bo zwykły spray, a naprawdę w dotyku jest ok. Teraz będę dawał specjalny spray Color Matic, spray textil do tkanin. Kupiłem tylko dwie puszki, dlatego najpierw zrobiłem to zwykłym sprayem takim akrylowym w puszce, takim co malowałem resztę części. Ale troszeczkę pokryło, bo bardzo jasne to było. Teraz właśnie pierdykniemy tym. Ciekawostka. Tu jest spray za 8 zł. Czarny matowy. Akryl 8,50.
tu jest spray do tekstyliów, tak? Do dywaników, pod sufitek. Specjalistyczny, który kosztuje około 30 zł. Czyli tak naprawdę mamy trzy te spraye. Pojemność jest ta sama. I teraz najlepsze. Aceton. Aceton butylowy jakiś. Zaraz znajdziemy po polsku. Jest. Aceton octan butylu. Butan 1OL. Sprawdźmy tu. Jest. Jest. Dobra. Mamy. Aceton octan butylu. Butan 1OL i propan 2OL. Więc nabijają nas w puszkę chyba. Propan 2OL jest tylko dodatkowo w tym. Nie wiem co to dokładnie jest, ale wydaje mi się, że maluje się bardzo podobnie tym. Tak, dwa spektrale. Jeden jeszcze taki matowy, akrylowy i dwa kolor matiki, czy jak to się tam zwie, te specjalne do tapicerki. Kurde, tak nie widać, tutaj i tak prześwietla. O, dokładnie widać tego. No, masakra, normalnie masakra. Nie wiem, ile to jeszcze będę malował. Wkurzony jestem, mogę z pistoletu zajebać. Tak samo by było. Boże, Boże. No nic, no co, dajemy dalej spektrala. Okej. Okay. Jest pomalowane. Wiadomo, te nierówności to jest po prostu... Też materiał się różnie układa, jak się przyjeżdża ręką, to robi się trochę inaczej. Tak mi się wydaje, że ładnie wyszło tymi sprayami. Tutaj mamy jeszcze, kupiłem sobie taką grubą piankę wygłuszającą. Będzie widać. Dupa nie będzie widać. Ale dobra, gruba pianka, która pójdzie za chwilę tam na górę, ją wkleję. Nie no, nie ma tragedii. Słupki. Dodaję w ten sposób. Ja chcę tego wyostrzać trochę, ale... A też ładnie. I za chwilę będziemy składać. No i podsufiteczka już jest w środku. Wam pokażę, jak to... Tego nie ruszałem, po prostu za mało pianki miałem tutaj, jest już lepiej zrobione. O. W ten sposób jest zrobione. Pianki zabrakło troszeczkę, mam jeszcze tam... No, idź na dół tutaj. Weszło tak samo przez tył. Z rozebranymi bokami tutaj. Część dalsza najbardziej porytego pomysłu w mojej karierze. Podkładzik. Kolejne puszki lakieru. A tu jest ich reszta. Tragedia normalnie. Cały hasiok lakierów. Najlepsze jest to, że tu stoi kompresor. Zamiast skupić po prostu farbę i to pierdyknąć, to zachciało mi się bawić sprayami. Dobra, malujemy. Tylko że człowiek uczy się na błędach. I to najlepiej czyjś błędach. Powiem wam,
Zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda, bo tutaj światło to jest. Powiem wam, czy jeszcze raz bym to zrobił. Moja odpowiedź brzmi: za żadne skarby. Bardzo dużo czasu, dużo, dosyć pieniędzy, mimo że spreje były tanie. Tych sprayi poszło chyba 16. Że lepiej, żeby moja tego nie słyszała. Efekt zaraz tam dokładniej wam pokażę, ale jeśli nie musicie, to nie róbcie tego naprawdę, bo to jest masakra jakaś. To jest wszystko masakra. Zobaczmy, jak to wyszło.